Panie premierze, nie będzie pan kandydował czy aplikował na szefa Komisji Europejskiej? Dlaczego taka decyzja? Jak się człowiek na jakąś robotę zapisuje, to powinien ją wykonać do końca. Ale to nie chodzi tylko o taką etykę zawodową. Jestem przekonany, że to, co w Polsce się będzie rozgrywało, to, co najważniejsze dla Polski, będzie się rozgrywało tutaj. Uważam, chociaż wiem, że nie wszyscy podzielają ten problem, że z punktu widzenia skutecznego rządzenia moja obecność tutaj będzie ważniejsza niż ewentualne awanse europejskie. It's really so stupid. I mam też przekonanie, że platforma, której chcę dalej przewodzić, jest w Polsce taką prawdziwą gwarancją politycznej stabilności. Just gotta let it out.